Cześć wszystkim, znowu Płonie 7, a przeciąg Baldur's Gate 3. Jesteśmy na urwiskach, tylko działamy trochę w drugą stronę. Taka ładna lokacja. A już trochę mniej ładna lokacja. W sumie przyda nam się odrobinę przerwy. Przez z tego chodzenia po tej krainie cieni. To jest trochę przygnębiająca lokalizacja. Ciemna, niezbyt ładna. Więc wrócić do jakiegoś ładnego miejsca. Fajnie. Martwy fanatyk absolutu. Wiadomość z wierzch wschodzącego księżyca. Księcia Remengarda należy dostarczyć niezwłocznie w stanie nienaruszonym lub naruszonym w niewielkim stopniu. Wieże wschodzącego księżyca nie wypełnią swojego przeznaczenia, dopóki książę nie zostanie doprowadzony. Tych, którym się powiedzie, czeka nagroda. Tych, którzy zawiodą, czeka mój gniew. Następnie gniew Gortasa i znów mój, generał Ketrictor. Hells! The Absolute's forces have taken father to Moonrise Towers. Ale to już dowiedzieliśmy się. Gdyby nie to, że idziemy do tej lokacji od tyłu, może by to miało sens. Raje płytowe są sporo ważą, ale są też sporo warte. Bomba z profilinek. Dobra. Enedue, idziemy na... Nie tędy. Tędy? Tędy. Trap. Be cautious. Dobra. Risk it in and out. Can't slow down. Znaczy, że gdzieś tu jest kolejna. I'm ready. Ktoś inny będzie bardziej percepcyjny? Nasty surprise. Caution is warranted here. Ja. The pride of the gate. Odpychająca mina. Two steps at a time. I have a lot on my mind. And well, in it. Wszystko? Ma więcej min? No to, że nie. Dobra, co my tu mamy? North, Rosy Morn Monastery. West, Moonrise Towers. Myślę się, że tam jest zachód. Dobra, to zobaczmy ten klasztor. Znak Lathandera. Approach the fairy in Lathander's grace. May his gaze shine upon you, pilgrim. No, nie jesteśmy pielgrzymem. Okej. Koło kolejki linowej. Czy kolejka linowa działa? That's not going to work. Siła 15. Mikstura siły giganta wzgórzowego. Nie. Ja. Damn. Completely stuck. I wonder when it was used last. A ty jesteś w stanie? I'll have to try this later. Bardowska inspiracja. Wskazówki. Jedziesz. Jedziesz, damo. Najsilniejsza w drużynie. Tak. Jak dobrze, że cię mamy, serduszko. Let's move. One day I'll catch a break. Wszyscy na pokład? Jedziemy.
The mysteries of the monastery. The secret of the crags. What was that? I really can't abide mumbling, Will. I'm trying to decide on a title for this chapter of the Blade's adventures. Haven't you ever heard, don't catch your chickens before they hatch? Or perhaps, don't count your adventurers before they survive an arduous, danger-filled journey. Nie narzekaj, serduszko. Ale masz trochę reakcji. Kiedy już wezmę się za spisywanie naszych heroicznych przygód, z pewnością nie nazwę ich przygodą Klingi, czyli przygodą wspaniałego elfa, czy coś w ten deseń. Maybe I need more pockets. Okej. Nic się nie obrazi, to że zabieramy rzeczy. Modlitwa pielgrzyma. Że to dalej mowa o Latanderze. Dzień dobry, Latanderze, choć przypuszczam, że dla ciebie każdy dzień jest w końcu tak ble, 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 ble. Harrison Fields. Dobra, czy nadal jesteśmy na drodze do klasztoru? Czy go pominęliśmy tą kolejką? Let's see what this does. North, Rosy Morn Monastery. Północ. Dobra. Mamy punkt. Klasztor Jutrzynki. O nie. Co to za czerwone punkty? Koboldy. Out of sight, out of mind. Gremlinka, niewidzialność. One path lies before me. No, please. That's enough. On your feet. O Gideonki? Pateczaki? If this is about that weapon your friend was talking about, we don't have it and we don't know shit about it. Silence! Move! No. No, 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 I'm not going in there. I won't. Gość ma kuszę, chyba nie masz wyboru. Anyone want to join her? Przerośnięty goblin. Through the doors. Now. The captain is expecting you. Serio, gość wygląda jak goblin. Tylko jest chudszy i większy, wyższy. So the Githyanki aren't fond of the cultists. Could be a good thing. Okej, to absolut. Nowicjusz absolutu. Myślałem, że to ktoś ze świątyni Latandera. Kapłan jakiś Latandera. Might be useful. Kapłana Latandera już raz gościliśmy na tym kanale w grze Icewind Dale 2. Tam mój kapłan był kapłanem Latandera. Latander ma bardzo fajne czary. Czy możemy tędy przejść? Przez okno? Możemy. What do you mean, too drunk? It's not possible. Okej. Myślę, że go zostawimy tutaj. Jest ich więcej. Ciekawe, wszyscy mają piąty poziom, ale prawie nie mają
punktów życia. Nie wiem, co w nich jest takiego pięciopoziomowego. Za chwilę tam wejdziemy i będziemy ich mordować dziesiątkami. Czy chcemy coś to próbować zrobić? Nie, chodźcie drużyno. Dojdziemy tutaj na ile możemy. Kto ma najwięcej punktów w życiu? Ty. To giniesz jako pierwszy. Wszyscy się obudzili. Mogę jeszcze raz zaatakować. Ja nie chcę. Chcę, żeby reszta dołączyła do walki. Dopiero wtedy. Co to wybuchło właściwie? A, to jest beczka ognistego wina. Okej. Dobra, to dobij jego już. Cofnij się. Dobra. Jest jakiś wynalazca. To może być coś problematycznego, ale to pozwolimy Willowi się nim zająć. Zobaczmy, co się stanie, jak to wysadzimy. Co jeżeli ty byś się nim zajął, co? Kolejny goblin z tego. Znaczy, kobold z tego wyskoczył, okej. Może nie. Mamy przecież kulę ognia. Cyk. Spodziewałem się aż takiego dużego wybuchu. Ale nie powiem, żeby nie było to dobre. Domyślam się, czy tam były jakieś przedmioty w tamtych beczkach. A się nigdy nie dowiemy. Dobra. Niestety zmarnowałeś swoją akcję tym wybuchem. Trudno. Stań tutaj. Pewno mają dużo punktów ruchu. Dobra. Się będziesz zaraz ruszał. Ty się zaraz będziesz też ruszał. Możliwe, że szczelisz Gale'owi. Dobra. Czy mogę ci jakiś specjalny paraliżujący strzał? Mogę ci spróbować strzelać. Okej, zobaczymy. Czy będziesz w stanie dosięgnąć Gale'a? Chyba nie powinieneś iść w tamtą stronę. Jednak dosięgnął Gale'a.
Możesz go przewrócić? 5%. A co tam? Pokaż, na co cię stać. Prawie by się udało. Dobra. Duchowi strażnicy. Nekrotyczne. Czemu nie? Albo możemy zobaczyć coś z naszych nowych czarów. Strażnik wiary. Zobaczmy, ciekawi mnie, jak to wygląda. Życia. Zrewanżuj się następnego przeciwnikowi, który cię zaatakuje. Gdy istota wejdzie w zasięg twojego ataku, możesz w nią uderzyć. Może nie można rozbroić. Okay. Dobra, cyknijmy sobie jeszcze leczonko. I tak czeka nas niedługo odpoczynek. Dobra, czemu nie? Co to cały czas wybucha? Czy te koboldy tak wybuchają? Dobra, skocz tutaj. Tak, koboldy wybuchają z jakiegoś powodu. Okej, nie wiedziałem o tym. Sorry, Gail. Dobra, już tylko ten szabrownik został. A, może dlatego, że mają nadmiar tego wina. Za to otrzymują utrudnienie do testów. Jeżeli istota opita tym trunkiem zostanie zabita, ogień eksploduje. Okej, dlatego taka wielka eksplozja tutaj była. To wszystko tłumaczy. Dobra, w przeprosiny dostajesz leczenie od drugiego poziomu. Prawie wysadziliśmy strażnika wiary. Dobra, dobij go. To live in more interesting times. Była zbyt trudna walka. What's in here? Dobra. Staje szabrowanie goblinów szabrowników. To zostało ci jeszcze parę tur. Dobra. Chcemy leczyć? Może nie. I tak niedługo weźmiemy jakiś odpoczynek. Jak kogoś zobaczyliśmy. Ktoś nad nami chodzi? Nie, to tylko my. Ale chyba na górze ktoś jest. Okej, wygląda na to, że zobaczyliśmy kogoś przez podłogę, chociaż nie powinniśmy. Ten moment jeszcze raz. Czy tego wynalazcy już zmądrowaliśmy? Tak. Co ze zwiadowcami? Zdecydowanie nie powinniśmy cię widzieć.
Więc póki co cię zignorują. Dobra. Tutaj coś mamy? Dobra. Czy mamy tutaj cokolwiek? Ścieżka zablokowana. Tam mamy coś. Zanim pójdziemy dalej, zróbmy sobie odpoczynek. Wygląda, że na niedługo możemy się natknąć na tych patyczaków. Nie chciałbym tego robić bez czarów. Seems like a good moment to talk. I guess I can take care of myself. I mean, I've gotten this far. Yeah. Czy ma coś do powiedzenia? Wygląda na to, że nie. Właśnie. To jest lustro. Raz je już kliknąłem, ale pojawiło się w patchu ostatnim. Jedyne co robi, to sprawia, że możemy sobie zmienić twarz. Nie wiem, czy ktoś konkretnie potrzebował bardzo tej opcji, ale jest też dostępna. Przy okazji, ładne tu mamy widoki. Czy to jest ładniejszy widok niż w podmroku? Zdaje mi się, że tak. Więc mogliśmy wybrać złą opcję, podróżując przez podmrok, ale co tam. Czego aż z takim nadmiarem bierzesz gro? Brać się polepszyła. Masz teraz czwartego poziomu, daje ci plus 20. Szkoda, że urok się w ogóle nie polepsza. Ten czar na wyższym poziomie nie przyznaje dodatkowych korzyści. Let's get going. Na to, że nikt nie ma nic do powiedzenia więcej, więc... Zobaczmy, co tu mamy. Barykadę. Jest reszta drużyny? Oczywiście pogubiła się. Tutaj. Nie wiem, co to za percepcja, ale chcę ją zobaczyć. Tak, widzę, że jest barykada. Co z tego? Serio? Aż dwie osoby musiały podejść, żeby zobaczyć, że to jest barykada? Na pewno możemy ją zniszczyć. Bo pamiętajmy, że tutaj się patyczaki gdzieś kręcą. Zniszczenie barykady może spowodować odgłos, hałas. Co gdybyśmy spróbowali przejść przez okno? Troszkę jest zablokowana. Może tędy się nie da przejść.
wits and blades, always sharp. Serduszko, ty masz specjalne ławę do niszczenia rzeczy. Myślę, że głośniej się tego nie dało zrobić. Gratulacje, serduszko. Okej. Ktoś może płakać. Panie, czy chcemy wejść tędy, czy tamtędy? Wejdźmy tędy. Wygląda na wejście z większą szansą na zaskoczenie. Halo? Czy tu jest? I smell a trap. Ja. Swift as my feet can carry me. Better be careful with any magic. Spells set them off. Gramiszki, lepiej nie używać przy nich magii, od czarów dostają szału. Magiczna alergia. Rzucanie czaru lub sztuczki w pobliżu gramiszki, stworzenie może zareagować magią losowym efektem. Dobra. Tu mamy beczkę ognistego wina. Ciekawe, czy ona podpali wszystko dookoła. Mamy też ogniste strzały. Zobaczmy najpierw tą beczkę. Dobra. Oczywiście mieliśmy jeszcze trochę ognia alchemicznego. Możemy to podpalić. Jeżeli spróbują przejść, to również się podpalą. Dobra. Ciekawe, czy jako dostanie obrażenia od magii, którą już rzuciliśmy, czy to również ją aktywuje. Nie reaguj. No na to, że nie. Ale skasowały ci chyba całą zbroję? Nie, nie skasowały ci całej zbroi. Dobra. Po prostu je będę kosić w takim razie ręcznie. Nie reaguj. Nie reaguj. Dobra, ciekawi mnie, jaki zasięg jest tej magicznej alergii. Chętnie bym je skasował wszystkie kulą ognistą. Ale chyba nie potrzebujemy tego. Dobra, prosto do nich strzel. This is my time. Najpierw ją, potem ją. Dobra, i zobaczymy, czy są w stanie do nas dojść.
tej górze. Nie, wszystkie posprintowały się. Dobra. No tak jak wcześniej, po kolei je eliminujmy. Trudnego. Ogon gremiszki, olej z kuby maga. Ale tych olej już mamy. Ale na pewno przyda się. Olej zmniejszający. Dwój mignięcia i onyx dla ciebie. Zwój mignięcia dostępny tylko w walce. Na koniec twojej tury rzuć kością, aby uzyskać. Znikasz w sferze eterycznej. Dobra. Zyskaj dodatkową komórkę czaru poziomu drugiego po wypieciu. Zastępuje efekty innych eliksirów. Może się czasami to przydać. Dobra. Święta krew. Jego tom, mistrz trzeci świtu. Wezidi. Przypowieści mistrza świtu Wezidi. Nie chce mi się otwierać bram, żeby je spatrzeć. Zwój lodowego noża? Nie wiem, czy mamy ten czar. I na barykadę. Wygląda na to, żeby dało się tędy przejść od razu. Księga skargi zażaleń. Kto pozwolił pielgrzymowi zapłacić za wino kotem? I co to w ogóle za kot? Jeden z moich nowicjuszy twierdzi, że widział, jak urasta do wielkości potężnego ogara. Chwilę potem zaatakował. Biedny nowicjusz przez dyka dzień nie mógł dojść do siebie. Błagam, czy nie moglibyśmy przyjmować zapłaty w złocie jak normalni handlarze i na Bogu wezwijmy kogoś, żeby zabrał stąd to piekielne zwierzę. No się namnożyło od tamtego czasu. Receptura na rozmowę ze zwierzętami. Nie potrzebujemy nic takiego. Co jeszcze drzwi? Can't keep me out. No i dobra. Luksusowa skrzynia. Zwoje, zwój spowolnienia. Zwój widzenia w ciemności. To mogło się nam wcześniej przydać w strefie mroku. Wtedy, kiedy nie mogliśmy zobaczyć celu, to może zamiast go oświecać, to może to widzenie w ciemności lepiej by się nadało. Zobaczymy. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy.
tędy powinniśmy pójść. A tu mamy wskaźnik, że szkółka i jelek. To brzmi na co? Na miejsce, w którym przydałaby nam się patyczak w drużynie. To może zróbmy tak. Willowi na razie podziękujemy. Well met. Kultyści zabrali twojego ojca do wież wschodzącego księżyca. Florik to potwierdziła. Tak już mówiłem. The blade stands at the ready. And just. Wspólna skrytka. Punio zabiera brelok od Will, sakiewka alchemika, wielki piec z kuźni Gryma od Will, odłamek pamięci od Will, używając magicznych kieszeni. Znaczy, że nie możemy na nich. W nich żadnych przedmiotów. Questowych zostawić. These boots have seen everything. Gdzie jest nasza pani patyczak? Tutaj. The crush must be nested in that temple. I'll cure it. Dobra. It is done. Musimy ją najpierw awansować. Momencik, mamy tutaj skrzynkę naszą? Nie mamy skrzynki obozowej. Mieliśmy chyba tam rzeczy dla ciebie w skrzynce obozowej. Nie, mamy skrzynkę obozową. Dobra, więc tak. Ciężki pancerz. Miecz dwuręczny. Ten ma jakiś specjalny atak. Szturm generalny. Skup swoją ognistą siłę i uderzy wszystkie istoty stojące w linii ataku. Brzmi ok. Tylko czy to jest lepsze niż ochrona tyra? Ochroni cel przed atakami, zwiększy jego klasę pancerza o 2. Też spoko. Weź ten miecz. I na razie nic więcej ci nie będziemy dawać. Wow, serio? Jest taki wielki miecz? Brawo, patyczaku. Wyglądasz jak Guts z Berserka. Still breathing. Despite everything. Będzie dużo awansów. Dodatkowy atak. Bojownicy mają najwięcej dodatkowych ataków w grze. Co chcemy ci dać? Magbitewny twardziel. Zasięgu ataku wręcz zaatakuje sojusznika, może rzucić reakcję, wykonać atak bronią do tego przeciwnika. To brzmi fajnie. Kiedy wykonujesz atak wręcz bronią, rzucasz kością obrażenia 2 razy i używasz wyższego wyniku. To brzmi jeszcze lepiej. Weźmy to. Kość przewagi 1. Twoje kości przewagi to K8. Masz ich 1. W przypadku wojownika na poziomie 10 kości przewagi zapewne zamieniają się na K10. Dzięki nim możesz wykonywać manewry mistrza bitew.
każdej kości możesz użyć raz, odzyskujesz zużyte kości przewagi po krótkim lub długim odpoczynku. Uzyskane umiejętności ma pasywne. Dobra, co masz? Zbrojenie. Możesz użyć zarówno akcji podstawowej, jak i dodatkowej swojej turze, aby zaatakować cel z ułatwieniem i zadać dodatkowo. Okej. Nie wiem, czy to ma duże znaczenie i tak dużo nie będziemy grać. Czy precyzyjny atak. I odepchnięcie. Gitianin ma jakieś sceniczne umiejętności. Zyskaj biegłości we wszystkich umiejętnościach wybranej cechy. Ciekawe. Sztuczkę masz krok przez mgłę. Ciekawe. Skąd masz sztuczkę kroku przez mgłę? Jakiś twój przedmiot? Nie wiem. Dobra. Within the artifact, a feeling stirs. Uncertainty. Your curiosity is getting the better of you. Do not let it. Stay away from the Githyanki. They're hunting you. They want the artifact. They'll stop at nothing to take it from you. Mhm. Dlaczego ty jesteś na dole? An efficient path. Ciekawe, dlaczego artefakt kazał się nam trzymać się z dala od... Od niej. Light on my feet. Dobra, wiecie co? Zejdźmy na dół i otwórzmy jej drzwi. Z jakiegoś powodu pojawiła się na dole. Chociaż nie powinna. Poczekajcie. Skoczcie, póki jeszcze możecie. Gdybyśmy potrzebowali, to pójdziemy na górę. Zaklęte zabezpieczenie. Dobra. Załatwimy to inaczej. Tak lepiej? Dobra. Dajmy, że to się nigdy nie wydarzyło. Skoro już ty jesteś, pokaż nam, jak silna jesteś. Dotarcie do celu jest niemożliwe. Co? Repositioning.
I've been watching you fight, Shadowheart. Your skills are improving. My skills were just fine to begin with. You can save the compliments. I don't pay compliments. I make observations. Okej. Okay. Dobra, tym razem się udał. No i dobra, co my tu mamy dalej? Artefakt nam powiedział, żeby trzymać się z dala od Gitianki. Bardzo ciekawe. Albo Gitiani my rzeczywiście mogą nas jakokolwiek uleczyć. I artefakt może nie wiem. Wiecie co, spróbujmy użyć go jeszcze raz. Zobaczymy, co się wydarzy. I on jest. Curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. Nic ciekawego. Strażowe okno. The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Lathandarian monasteries of this size were usually overseen by Dawn Masters, esteemed members of the clergy. Przyjrzyj się obrazowi podpisanemu Mistrz Światu Seed. The reconsecration of the monastery, conducted by Dawn Master Seed. Spójrz na obraz Mistrz Światu Świtu, sorry. Stockholt w witrażu. Evensong before the Zenith Day, celebrated by Dawn Master Stockholt. Spadaj rozbite okno. Dawn Master Vasaid wielding. The rest of the inscription and picture has shattered away. Przyjrzyj się obrazowi Mistrz Świtu Wiel. Glory. Dawn Master Welking Glory beckons forth the rising sun in Lathander's name. To tyle. Mamy klucz. Księga gości. Publiczna księga gości z licznymi odręcznymi wpisami pielgrzymów odwiedzających klasztor. Nic ciekawego. Tabliczka. Dawn Master Vasaid. Let's see. Dawn Master Welkin Glory. Cokolwiek to jest. Plus jeden i światło. Zdaje się, że tego brakuje na tym witrażu. Dawn Master Seed. Dawn Master Stockholt. Dobra, co by się wydarzyło, gdybyśmy próbowali wziąć ten miecz? The weapon stopped glowing. How odd. Tak. Po prostu zwykły długi miecz. Co jeżeli go odłożymy z powrotem? Możecie odejść? Nie wiem, co z tym mieczem. Dawn Master Welkin Glory. At the ready. Ale dobra. Chyba tyle. Dobra. Czy tu jeszcze mamy przejście w tym kierunku? Dobra, zbadamy to dalej w następnym odcinku. Z tym mieczem kompletnie nie mam pojęcia, co to może oznaczać. Ten witraż też nam niewiele powiedział.
Dawn Master for Said. Moment, jeszcze raz. Monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Dawn Master Vasaid wielding... The rest of the inscription and picture has shattered away. Dawn Master Welkin Glory beckons forth the rising sun in Lathander's name. Co gdybyśmy zaklęli go, ten przedmiot, żeby zaświecił? Nieważne. Dobra. Nic więcej nie wykombinuję. Dobra. To w tym odcinku dalej zwiedzamy tą klasztor. A teraz się okazuje, że chyba raczej szkółkę Gitianki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.